akcja zbierania podpisów pod apelem sztokholmskim zbliża się ku końcowi. Dzielnicowe komitety obrońców pokoju pracują od rana do nocy, porządkując podpisane listy. Cały naród polski manifestuje swą wolę walki o pokój. W Rumunii, podobnie jak w Polsce i w innych krajach demokracji ludowej, powstały komitety obrońców pokoju we wszystkich zakładach pracy, we wszystkich miastach i wsiach. Silna jest nienawiść do podżegaczy wojennych wśród narodów milujących pokój. A oto fragmenty z przebiegu akcji zbierania podpisów na Węgrzech. Każdy podpis oznacza dalszy wzrost sił pokoju i demokracji. Na zbrodnicze knowania imperialistów, robotnicy i chłopi węgierscy odpowiadają wzmożoną akcją polityczną i spotęgowaną wydajnością pracy. W Czechosłowacji cały naród stanął do walki o zakaz broni atomowej. Lud podpisuje wyrok na podżegaczy wojennych. Na terenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej zebrano miliony podpisów. Podpisują wszyscy, robotnicy, robotnice, inteligencja pracująca i młodzież. Za każdym podpisem stoi człowiek, który wie, że o pokój trzeba walczyć. Wielki Związek Radziecki, kraje demokracji ludowej, bojownicy o pokój w krajach kapitalistycznych i kolonialnych to potężna, miliardowa armia, która zdoła okiełznać anglosaskich imperialistów. W całym kraju odbywają się wybory do prezydiów rad narodowych. Prezydia te jako organy wykonawcze władzy państwowej o wiele bardziej zbliżą się do ludności niż dotychczasowe władze administracyjne, lepiej dbać będą o potrzeby ludzi pracy. Na uroczystym posiedzeniu stołecznej Rady Narodowej premier Cyrankiewicz oświadczył: zebranie dzisiejsze rozpoczyna realizację wielkiej reformy. Rady Narodowe stają się organami jednolitej władzy państwowej. Wicepremier Zawadzki podkreślił powiązanie nowej władzy państwowej z masami ludowymi. W tajnym głosowaniu przewodniczącym prezydium stołecznej Rady Narodowej wybrany został poseł Jerzy Albrecht. Uwaga! Rozpoczynamy drugi ogólnopolski konkurs stenografii i pisania na maszynie. Wszyscy biorą do ręki przygotowane egzemplarze Trybuny Ludu. Przewodniczący sądu konkursowego podaje tytuł artykułu, który należy przepisać na maszynie. Gotowe? Start! W wyścigu bierze udział blisko 160 uczestniczek. Prawda jest także jeden mężczyzna, ale jego szanse są raczej minimalne. Pisanie na maszynie to specjalność kobiet. Na konkursie reprezentowane są różne systemy i niemniej różne temperamenty.
Pierwsze miejsce w konkursie maszynistek zdobyła Anna Anflikówna z Gdańska, uzyskując 469 uderzeń na minutę. Zuzanna Beldechowa z Katowic osiągnęła niewiele mniej, bo 461 uderzeń. Trzecie miejsce przypadło Alicji Locjan, również z Katowic. W konkursie stenografów pierwsze miejsce zajął Marian Starczewski z Warszawy, osiągając 292 zgłoski na minutę. W centrali zaopatrywania Instytucji Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się wyprawki dla niemowląt. Polska Ludowa zapewnia wszystkim kobietom ciężarnym troskliwą opiekę, płatne urlopy macierzyńskie, pomoc materialną i lekarską. Młody obywatel otrzyma flanelowe pieluszki, a matka książkę o jego wychowaniu. Dziecko jest radością i dumą naszego ludowego państwa. Coraz więcej mamy klinik podorżniczych i stacji opieki nad dzieckiem. Ważną zdobyczą są również przedszkola i domy dziecka. Dzieci pasjonują się tu nie tylko zabawą, ale i zajęciami praktycznymi. Przeglądem osiągnięć w dziedzinie opieki nad młodym pokoleniem jest Międzynarodowy Dzień Dziecka, organizowany w miesiącu czerwcu przez demokratyczne organizacje całego świata. Jesteśmy wśród młodzieży harcerskiej w szkole podstawowej w Warszawie. Dzieci pomagają sobie w nauce, pracują nad gazetką ścienną, zajmują się gimnastyką i sportem. Odrodzone demokratyczne harcerstwo wychowuje nową młodzież. Młodzież epoki socjalizmu. Ojcowie i matki, którzy w całym świecie obchodzą Międzynarodowy Dzień Dziecka, powinni pamiętać, że największym wrogiem życia dziecka jest wojna, do której zmierzają podżegacze atomowi. Gwarancją szczęśliwej przyszłości naszych dzieci jest pokój. W sadach Uzbekistanu zakwitły jabłonie i grusze, morele i brzoskwinie. Pszczoły także wymagają troskliwej opieki. Uzbecki kolchoz imienia Stalina otrzymał w roku ubiegłym z bratniej Gruzji 2000 sadzonek cytrusowych. Egzotyczne rośliny przezimowały w specjalnych rowach, chroniących je od przymrozków. Próba powiodła się znakomicie. Uzbekistan będzie miał własne pomarańcze i cytryny. Dzięki odkryciom wielkich uczonych rosyjskich Timiryazeva i Michurina udało się przystosować rośliny podzwrotnikowe do znacznie surowszego klimatu Azji Środkowej. Przyroda uległa woli budowniczych socjalizmów.